Gdzieś w Polsce, w Puszczy Noteckiej, objętej programem Natura 2000, powstaje zamek, o którym się nawet królom nie śniło. Stobnica. Żeby nikt postronny nie widział placu budowy, całe jezioro Zalew ogrodzono parkanem tak, aby nie można było podejść do brzegu. Według jednej z teorii, w 2015 roku osuszono jezioro, aby usypać sztuczną wyspę, na której powstaje budowla. Dopiero jak budynki zaczęły wystawać ponad korony drzew, zrobiło się o niej głośno. Najwyższa wieża mierzy ponad 50 metrów. Oficjalnie inwestycja została zgłoszona jako dom wielorodzinny. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze poinformowało, że zamek buduje Dymitr Nowak, prezes spółki DJT. Prywatnie syn współzałożyciela firmy odzieżowej Solar Company S.A. Budowę obiektu przypisywano rodzinie Kulczyków. Na antenie TOK FM doniesienia te dementował jednak Jarosław Sroka, członek zarządu Kulczyk Investments. W kwietniu 2019 roku regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu nakazał wstrzymanie prac budowlanych. Pod pozorem zabezpieczenia obiektu, budowa trwa nadal. Czytała Paulina z DS PiH.